Z drugiej strony, wczoraj, przepraszam, że to przytoczę, ale tak, widzieliśmy, że Galio dobrze działa na Rakana. Oczywiście, dlatego jako ekspert już ci tłumaczę, o co tu chodzi. Zinkrow orientuje się, jakie szkody poczynione w jego lasie, przekazuje informacje. Także Skarner trochę spowolniony, natomiast na topie mamy szybkie tempo! I Erdotę, to mu się zdarza często w ultralidze. Jest jeszcze ofiarą tej, no dosyć improwizacyjnej pierwszej krwi. Z H2K półfinały World Cup również wiele tam pokrywa. Jest splash dostępny, musi go zagrać. I faktycznie się wycofa, nie wiem, czy się nie podpalił tu Wander z Inspired'em. Żałuję, że to w ogóle powiedziałem. Kompletnie to gdzieś obliczy i Laker. Oj, przyszli poborcy. Olaf natychmiastowo wyciąga księgę rachunków, a zrównany z ziemią będzie agresywo. I Finn dostanie asystę, proszę, jeszcze oddać mu to zabójstwo. To jest bardzo przytomne ze strony Rogue Esports. Zobaczmy, Devil's One chcą tego smoka i Erdotę z czterosobowym tauntem. Czy to będzie okazja na podopiecznych Hachiego? Patrz, czterosobowy również chyba playgo od Vladimira. I patrz na to, ładnie kajtuje tutaj Rogue. Lecz obrażenia od agresywo też robią swoje, tylko musi dobić. Ktoś ich musi dobić, więc jest Real Chase. Pogonią za Finem, za Ulightem, za Inspiredem. Tobias Shockblast kolejny, to może być egzekucja. Ładny stopwatch ze strony Kaspra. Matizma w koni swojego rywala. Tam jeden auta tak również brakuje. I niedobitki zostały dobite. I Devil's One wygrał pierwszy teamfight w tym finale. Bo ten teamfight prawie wyrównał złoto. Ten teamfight może przynieść kolejne sukcesy. Zobaczcie na Inspireda. Na dwóch i Golaf! Och, proszę bardzo, ucieka. Tak, jeszcze jeden cios piorunem. Co się dzieje? Ultraligowy Matisław cię nam odpalił. 3-0-1 na Wiktorze. Indywidualne zagrania również, ale w tym momencie to, co daje przewagę Rogue, to wizja i to wejście. Och, Wander! W takich sytuacji to było najpiękniejsze. Agresywo wbija się z młodem. Jeden za jednego wciąż. Już chyba tempo dla Rogue. No Bulaj bardzo ładnie przygwoził tu Chase'a, ten się ratuje, zapłacał i odebrał pięknie za nadobne. I proszę bardzo, widzimy oko za oko, ząb za ząb. Agresivo, czy podąży za tym, czy jednak odpuszczą, ale ten Shockblast po prostu był takim mocnym sierpowym. Oni wyczuli, co jest tu grane. Pamiętajmy o tym, że bez flasha jest tutaj Synchro, więc kradzież będzie trudniejsza. Naprawdę musi się pospieszyć. Gdzie jest tutaj Agresivo? Gdzie jest tutaj Devil's One? Gdzie jest Wander Morgan jako pierwszy? I Laker, dobra pozycja, podobnie jak i Matisław. Gdzie teleportacja, Rodfina, nie wiem, czy cokolwiek jest tutaj w stanie zrobić. Wiktor przeżyje całą sytuację. O włos! I mimo wszystko Devil's One wyciągnęło dwie eliminacje. Samemu ginąć jeszcze raz. Laker! Opisny coraz lepiej Ulej! Gdzieś zabłonił w tym teamfightzie Febrez, żeby skoczyć. Piórka nie ściągają jednak Stera. Jeden na jednego Ulej kontra Laker. I wygrywa Damian! Devil's One z Baronem! Devil's One ma kontrolę na mapie. Devil's One ma na Shora. Devil's One wygra tę mapę, jeżeli tak dalej pójdzie. Chociaż Synchro robi wszystko, żeby to popsuć, bo tracą tutaj swojego dżunglera w kluczowym momencie. Larsen obijany przez Lakera. Nie zapominajmy o tym, ile ten Zrel ma obrażeń, podobnie jak agresivo. Piękny Shockblast i pójdą po wieżę. Oczekiwania są minimalizowane i może właśnie bez tej presji byli w stanie uciec. Wander próbuje za wszelką cenę pójść i faktycznie to Larsen z Ultimate'em Galio i te obrażenia faktycznie dowożone. Devil's One przed chwilą chwaleni. Teraz stracili trzech, dwóch. I to jest bardzo trudna sytuacja, bo ten nasz za minutę 40, ale czasu jeszcze mają. Do tego zawodnika nie policzyłem i zaraz policzyć może nie powinienem. Teleportacja, Laker nie dba, co się dzieje na midzie. Larsen będzie szukał tutaj swojego teleportu, nie zostanie zatrzymany, to nie będzie koniec gry, ale Devil's One naprawdę wyciąga z rękawa iście diabelskie sztuczki, upada Synchrop i to jest trudna sytuacja, jednak Rogue nie ma jak obronić łatwo bazy. Laker, czy będzie czegoś szukał? Nie, raczej musi się wynosić i wydaje mi się, że na sam koniec to łowy będą udane. Ulight chce się zrewanżować, jeden na jednego również jest walka. Agresywo, co się dzieje? Double kill! Od tak z kapelusza wyciągnięte i Laker! Jeden za jednego również gdzieś na bocie. Ależ ci znowu zakręcił młyn. Znowu mamy chaos! Co tu się dzieje? To jest aż nieprawdopodobne. Oni zawsze dbali o ten aspekt. Teleportacja od Fina. Przynajmniej ten summoner był dostępny i wszyscy stawiają na jedną kartę. Jest już bez Barona. Czy są tutaj gość wyciągnąć? Och, po prostu Vladimir wyłożył się na tacy. Erdotę do przodu. Nie dysponował swoją prowokacją. Ale Synchro bierze kogoś na żądło. Jest to Wander. Ucieczka w ostatniej chwili. Czy Devil's One chcą się bić. Rywale wszystko mają na cooldownie. Agresivo i Laker. Dla nich jest teraz szansa. To po prostu otwarta strzelnica. I znajdą również kaczuszki, do które ją polują. I to jest Devil's One. Szansa na koniec gry. Laker ma ochotę na jeszcze więcej. Jego apetyt nie został nasycony, flash jest na cooldownie, lecz Arcane Shift zaraz wróci. Larsen zdążył odskoczyć i to ratuje jego, lecz czy uratują bazę? Oj, chyba nie. Rogue Esports Club jest bez jednej z najważniejszych broni. Bez Vladimira będzie tu niesamowicie trudno, jednak inhibitory wstają i to może być rzecz, która będzie w tym wszystkim najważniejsza. Erdotę i spółka dalej naciskają. Rogue musi się bronić. Robi się gorąco, robi się naprawdę niebezpiecznie. W tym momencie będą musieli bronić bazę, ale chyba nie dadzą rady. Goły Nexus! Koniec gry!